Siemanko, z tej strony Mach700 i witam w pierwszym odcinku z Pingwin Packa. No cóż, naszło mnie na taką serię survival, a akurat nie wiem czemu naszło mnie na coś z modami. Skrzynkę bonusa zrobiłem na startu. Bo ponoć Pingwin Pack jest trudny, ale dwójka to chociaż nie wiem. Także rozejrzymy się po terenie. A w ogóle należy się wam chyba parę informacji. Film miał być co drugi dzień, a dwa tygodnie bez filmów, co jest? Tak sobie ludzie pewnie myślą. Ropa? Ropa. Idę trochę. Dobra. Tak czy inaczej. Należy się wam troszeczkę informacji, bo... Jednak dwa tygodnie bez filmów to jest dwa tygodnie. Głupio mówić, ale po prostu mieszkanie czasami na wsi przystwarza problemów. Bo cóż, burze, nieustanne burze, faca internetu, zabieg i dwa tygodnie bez neta. Dziękuję bardzo. Ale cóż, mam już internet, wracam do tego do pracy. Może do pracy, do hobby. Co my tu mamy? Ja sobie stąd wykopię na siekierkę i na kilo. Jeszcze mam mieczek. Teraz trzeba pójść do jakiegoś cave'a albo coś tego rodzaju. Teraz to będzie taka luźna seria survival adventure, coś takiego. Ale raczej dom sobie buduję. Nie planuję nie budować. Już jestem, to by raczej... To by se raczej półeczki wziął, bo to raczej dużo miejsc nie zagości. Dobra, mieczek jest, przeżyjemy. Tak czy inaczej... Może... Zrobiłem dwie siekiery. Że pójdziemy zaraz zbierać trochę drewna i poszukamy jakiegoś cave'a. Jak najbardziej pozytywnie. Jak najbardziej pozytywnie. Tu jest właśnie. Się przydadzę. Zboże za emeraldę. Jest tu coś ciekawego? Książeczki. Tak czy inaczej, raczej planuję luźniejszą serię. I odcinki postaram się wrzucać codziennie. Dzień w dzień, dzień w dzień. I napiszcie mi nie ankietę, bo mi się nie chce. W komentarzach, czy jest sens, żebym ja wrzucał się do tego HD. Bo po prostu... Po prostu wrzucając HD filmiki więcej zajmują i mi się nie za bardzo chcę wrzucać. To chcę wiedzieć, czy są ludzie, którzy oglądają w HD. Bo jak tak, to będę wrzucał w HD i nie ma problemu. Jeśli nie ma ludzi, to nie ma... To też... To będę wrzucał w 480 pikseli i też chyba nie będzie. Po prostu chcę wiedzieć wasze opinie. Najprościej mówiąc. Bo mi to wsija ryba, a nawet 480 mi kompa loguje przy nagrywaniu.
To za 480 zostało zalety. Dobra, jedziemy dalej, bo nie ma co w miejscu stać. Fajny teren się tutaj zrobił. Ale mi raczej równinka nie bawi. Krowy. No bakpaki bardzo fajne. Bardzo, bardzo bakpaki są. Ale coś mi skąpi skóry. Główki. Trzy skóry, tylko cztery krowy zabite. Da się przeżyć FPS-y. Impreza. O, kończę to sprzęt. Też mam nadzieję, że nie. Także jak opowiadałem. Wracam. Filmy codziennie. Będę się starał, bo nie obiecuję. I chcę zrobić taką małą sondę, czy jest sens, żeby dostał 720 pikseli w HD. Bo mi to naprawdę obojętnie. A nawet 480 mam mniej roboty, bo to zawsze mnie nie zajmuje i wszystko. Więc to zależy od nas. Ja się dostosuję. Cóż, początki zawsze bywają nudne, jak to się mówi. Wszystko było proste, to by było za proste. Na pewno w najbliższym czasie, z tego co wiem, tu jest Lion's King mod, bo na się wybierzemy. Co mi się najbardziej w tym wszystkim podoba, to jest modyfikacja na te wszystkie konstrukcje, te sery i te wiesz, rury, nie rury. To mi się najbardziej podoba. Bo jakoś lubię techniczne rzeczy. Może zaraz jeszcze troszeczkę pokopiemy i wyjdziemy z tego cave'a, poszukamy coś. Węgla nawet już powinno mi wystarczyć. No boż. Już mam stary. No i węgiel szybko leci. Żelazo, ale tu jeszcze jest żelazo. Nie, zejdziemy na dół. Zaraz nowy kilofak zrobić. Mhm.
Wow. Dobra, żelaza na razie więcej nie znajdę. Coś tu jest jak najwyżej. Noc! Nie, no to na chwilę te zakopiemy. To za itemki podrobić. Przepalimy sobie wągla. Żelazo. Może można wągla przepalić. Skoro już tu jestem, kill-off się zrobi. No lekki lag był. Może to przeżyjemy. Ja będę bardziej w tej serii ustawiony na podróże i na modyfikacje, czyli Lions Kings mod i szczególnie ten Lord of the Rings mod. A więcej, jakie więcej modyfikacje są z terenem, z eksploracją, to zobaczymy podczas gry, bo ja nawet nie sprawdzałem listy modyfikacji. Zadana świeżaka. Trochę kamieniaczne kopiemy. Pochodnie by trochę zrobił. Może nie aż tyle. Starczy. Ale barpak by się przydał. Szczególnie na podróże. Także tak, kilo co zrobimy, mieczek co zrobimy, a resztę idzie tak czegoś, z podanki. Ale to wygląda, no dobra. Już zombie jakie wiadomo. Nie mam pojęcia, czy to są jakieś modyfikacje nadające nowe stwory. W ogóle jakie mam trudności. Mala. No szczerze mówiąc, jest parę nowych itemków. Wszystko z... No i zombie smart. Leży. Ork bomb. Aha. Będzie co robić. Lecimy na Szczecin. Jeszcze jeden kamienny muzyk. Ale jednak kill-offy się przydają, trzeba przyznać.
My spróbujemy wejść. To już wyjdzie? Tak, wyjdzie. Coś mi się wydaje, że będę kończył na ten odcinek. W tym odcinku dalej pociągniemy eksplorację, nie wiem, w tamte tereny, bo tu widzę, że jest już ścina. I poszukamy już miejsc na dom. Tak. Tylko mi to nie znajdę. No dobra, także tym akcentem kończymy ten odcinek. Do zobaczenia jutro i tak jak mówiłem, napiszcie mi w komentarzach, czy opłaca mi się rzucać 720 pikseli, czy ktoś to ogląda w ogóle w 720. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.